kategorii otwartej, gdzie będą głosować internauci, oraz w kategorii tematycznej, gdzie nagrodę będzie przyznawać komisja. Tak więc pula nagród w ciągu miesiąca to jest 500 zł. Oraz jedno zdjęcie, które będzie wybrane spośród tych wszystkich, które wygrały zdjęcie miesiąca, to będzie nagroda 1200 zł. I tę nagrodę również będzie przyznawać komisja. Zasady konkursu są na stronie internetowej. Zapraszam wszystkich, aby się z nimi zapoznać. Jest również regulamin. Żeby wysłać zdjęcie do konkursu, trzeba zaakceptować wszystkie oświadczenia, które są tam przedstawione, związane z prawami autorskimi, prawami osób trzecich itd., itd. Ale to już są szczegóły. Jak Państwo widzicie, tutaj po lewej stronie jest kategoria ogólna, Wałbrzych, moje miasto. Tam nie ma żadnych ram. Jeżeli ktoś ma ciekawe zdjęcie dotyczące naszego miasta Wałbrzycha i chce się nim pochwalić, to wysyła właśnie do tej kategorii. Natomiast po prawej stronie jest pierwsza kategoria zaproponowana przez nas, to znaczy Wałbrzych, Podzmierzchu do Świdów. I właśnie zdjęcia pod, które będą mieściły się w tym obszarze, będziemy wybierać jako pierwsze. Nam zależy na tym, żeby zdjęcia, które robią wałbrzyszanie, turyści, były też również pokazywane dalej. Wiele osób ma zdjęcia w swoich zasobach, które są udane, a które widzą tylko oni. Dzięki temu konkursowi będą mogli je zobaczyć również i inni.